W wiadomościach często wspomina się na temat Krymu, ale niewiele się dowiaduje na jego temat. Trudno jest powiedzieć, żeby historia Półwyspu była spokojna. Z jednej strony mieszały się w tym miejscu kultury i narodowości, ale niepokoje tego regionu głównie łączą się z jej położeniem geograficznym. Władimir Putin podsumował, że Krym od zawsze był rosyjski i wcale tego nie mówi, dlatego że z tego półwyspu można spokojnie przyjąć kontrolę nad praktycznie całym Morzem Czarnym. Morze Czarne i możliwość jego kontroli było od zawsze powodem sporej ilości wojen. Półwysep krymski jest tak niestabilny sejsmicznie jak i geopolitycznie. Dochodzi tu regularnie zarówno do geologicznych, jak i politycznych trzęsień ziemi. Z początku mieszkali tu Kimeryjczycy, czy Taurowie. Potem zjawili się Irańscy Scytowie, czy koloniści z greckiego Miletu. Dzięki korzystnemu położeniu kolonia bogaciła się w szybkim tempie. Dzięki korzystnemu położeniu szybko wybito pierwszą monetę. Na Krym trafili Goci, Hunowie. Potem zapanowało tu wielkie imperium osmańskie. Turcy urządzali tu hanat krymski. Władimir Putin uważa, że po zakończeniu w 1774 roku wojny Między Imperium Rosyjskim a Osmańskim, skoro Imperium Rosyjskie zajęło właśnie Krym, to oznacza, że ten był od zawsze rosyjski. Rozdział rosyjski otwiera Sachin Girej, który trafił na tron Hanatu. W imię carycy Katarzyny II zarządzał osiedlaniem się Rosjan na Półwyspie. Marionetkowy Han nie cieszył się wielką popularnością. Co przejawiało się licznymi buntami Tatarów. Generalnie kolonizacja nie była sukcesem, szła opornie, o ile w ogóle można powiedzieć, by szła, głównie z powodu surowego klimatu. Katarzyna II widziała korzyści z utrzymania Półwyspu, chciała utworzyć port czarnomorski dla nowoczesnej floty czarnomorskiej, która sprawdziła się podczas wojny z Turcją. W 1783 oficjalnie ogłoszono przyłączenie Krymu do Rosji, a Imperium Osmańskie Oficjalnie uznało utratę Krymu i innych terenów przynależnych Hanatowi, czyli to, co jest od zawsze rosyjskie, okazuje się być pod rosyjskim butem od raptem 240 lat, a początki do łatwych nie należały. Od 1854 do 1855 doszło do wojny krymskiej. Ale mimo napiętej atmosfery w XIX wieku zaczęli się osiedlać Ukraińcy. Z końca XIX wieku zachowały się dane statystyczne. Z niemalże 1,5 miliona mieszkańców, ponad 40% stanowili Ukraińcy. Kolejny rozdział w historii Krymu otwiera rewolucja bolszewicka. Proklamowana jest Krymska Republika Ludowa przez Tatarów. W 1918 protektorat nad republiką sprawowali Niemcy. Ci pod koniec roku wycofali się z półwyspu, pojawia się na krótko antybolszewicka armia ochotnicza, potem przyjeżdża armia czerwona. Tworzy się Krymska Socjalistyczna Republika Radziecka, na czele staje Dmitrij Ulianow, nie kto inny jak brat samego Włodzimierza Lenina. Tego po kilku miesiącach wypiera Armia Czerwona, a bolszewicy powołują Krymską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. Podczas II wojny światowej zajęły Krym wojska niemieckie na ponad 10 miesięcy. Wycofali się ostatecznie, jak po długim oblężeniu zdobyto Sewastopol. Armia Czerwona ponownie zdobywa cały Półwysep w maju 1944. To oznacza smutny koniec dla rdzennych mieszkańców. Sowieci, korzystając z narracji wysiedlania kolaboracyjnego, z Niemcami, pod tym pretekstem również wysiedli rodzimych Tatarów Krymskich i wywieźli w głąb Związku Sowieckiego we wszystkich kierunkach. W myśl stalinowskiej koncepcji polityki mieszania ludności cywilnej z Krymu zmuszono do wyjazdu 200 tysięcy Tatarów, a w ich miejsce pojawiło się tysiące chłopów z sowieckiej Ukrainy czy północnych terenów Rosji. Do 1954 roku Krym był jak najbardziej rosyjski, ale Nikita Chruszczow zadecydował, że Krym powinien przynależeć Ukrainie. Miał to być podarunek, trzysetna rocznica Rady Perejasławskiej. Niewki dmuchał, a Rada w Perejasławiu powinna wiele mówić nam, Polakom. To w czasie tej Rady Bochtan Chmielnicki zamiast sprzymierzyć się z nami, wolał zawrzeć ugodę z rosyjskim carem Aleksem Michajłowiczem. 300 lat wcześniej Chmielnicki poddał Ukrainę Rosji. Oddanie Krymu miał nie tylko stanowić wyciągnięcie ręki do Ukraińców. Chruszczow chciał znacząco rozpocząć swój przełomowy marsz potępiający rządy Stalina. Nie można również lekceważyć powodów gospodarczych. Związek Sowiecki nie znał sposobu i dość nieporadnie czyniła starania, by Krym zagospodarować. Na odważny krok zdecydował się pierwszy sekretarz, bo do końca nikt nie mógł przewidzieć, jak zakończy się ukraiński eksperyment. Nagromadzono ludności z południa Ukrainy i wysłano na Półwysep. Ich działalność pomogła doprowadzić sytuację na Półwyspie na względnie średni poziom. Kiedy rozpada się państwo sowieckie, krymscy Rosjanie myślą o przynależności do Rosji. W 1992 krymscy Rosjanie proklamują powstanie Republiki Krymu, ale nic to nie daje. Krym rezygnuje z niepodległości, zostaje autonomiczną republiką. Na mocy umowy między Rosją a Ukrainą, Sewastopol jest siedzibą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Po 2014 roku Rosja anektuje Krym, motywując to tym, że Półwysep od zawsze był rosyjski. Co historycznie jest zgodne, być może w 5 czy 10%. Obserwatorzy podają, że Moskwa od czasu zaanektowania Krymu przymusowo zmienia skład etniczny Półwyspu, co jest popularną praktyką Rosjan, a tak się składa, że na mocy artykułu 49 konwencji genewskiej z 1949 roku jest to klasyfikowane jako zbrodnia wojenna. Ukraina, tracąc Krym, tracąc marynarkę wojenną, tracąc dostęp do ważnych szlaków komunikacyjnych, traci wpływy na Morzu Czarnym. Krym pod kątem surowców mineralnych ma niewiele do zaoferowania, nie ma tu mowy o jakiejkolwiek wartości strategicznej. W czasach, kiedy rywalizowały ze sobą Rosja i Imperium Osmańskie, to dla Imperium Osmańskiego półwysep oznaczał kontrolę nad Morzem Czarnym. Dla Rosji oznaczał szansę na działania na Morzu Śródziemnym i na Bliskim Wschodzie. Krym jest punktem Określającym, kto rządzi w regionie. Dzięki temu, że Morze Czarne ma liczne cieśniny, jak Dardanele czy Bosfor, czy dzięki Morzu Marmara, Morze Śródziemne staje dla krajów czarnomorskich otworem. Rozwijane są stale kontakty handlowe, polityczne, tak z Europą, jak i z Bliskim Wschodem. Kluczowym elementem strategii Rosji w czasach Związku Sowieckiego i po tym, jak Związek się rozpadł, było to, by móc utrzymać na Morzu Czarnym swoją flotę czarnomorską. Po 1991 Sewastopol będąc portem wojennym i morskim pozostał miastem wydzielonym pod auspicjami Kijowa. Po części port jest dzielony. Portem dzieli się rosyjska flota czarnomorska oraz ukraińska marynarka wojenna. W 1997 Rosjanie rozpoczęli dzierżawienie Sewastopola na 20 lat, potem ją przedłużono do 2042. Dzierżawienie nie było jednak wystarczające dla Rosji. Federacji Rosyjskiej zależało przede wszystkim na tym, aby zmniejszyło się znaczenie Ukrainy na Morzu Czarnym. To się Rosjanom udało i próżnię teraz wypełniają Rosjanie, przejmując wojskową pałeczkę pierwszeństwa w regionie. Kiedy jeszcze Kreml dzierżawił port w Sewastopolu, mogli w regionie dysponować siłą do 2000 żołnierzy. Natomiast przejęcie całego Krymu oznacza potężną militaryzację terenu i zdecydowaną rozbudowę floty czarnomorskiej. Z racji, że potęga rosyjskiej marynarki w regionie rośnie, to znaczy, że ciśnienie pozostałych państw w regionie również rośnie. Szczególnie Turcji, będącej w stanie podwyższonej gotowości, ale też dotyczy to pozostałych krajów z basenu Morza Śródziemnego należących do NATO. Jeśli chodzi o geopolityczne napięcie, Putin, zajmując Krym, przywrócił sytuację z końca XVIII wieku, między dokładnie tymi samymi stronami, przy czym teraz Federacja Rosyjska nie musi płacić słono za dzierżawę Sewastopola, który jest jednym z najważniejszych portów morskich w regionie. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.